No i witam, także z garażu. Korzystam z wolnego czasu. Może coś trochę przy tej tokarce, projekcie. Może coś tu pogrzebię trochę. No i tak, tutaj widać takiego coś tam gdzieś kiedyś kupiłem. Trochę to tam jest jakiś źle to ktoś wykombinował, nie wiem czemu. Tak, czy inaczej. Trochę jest to nie za bardzo zrobione. Muszę jeszcze tu pomierzyć, zanim tą rurkę dotnę, bo ja mierzyłem, bo to chyba miało 20, chyba 5, otwór w tej rurce też jest 25, więc to spróbowałbym wbić w środek. To się tutaj rozkręca, nie wiem czemu tak ktoś tu jakiś coś miał, no i tu jest znowu inna średnica. To z tyłu się tam zdejmuje. Tak, żebym tutaj nie skopał tego. Muszę zobaczyć, jak się to rozbiera. To z tyłu muszę to wyjąć. Czy można to później ułożyć? Nie, to będzie można nałożyć. To rozkręcić. Tu jest też jakoś do dupy, bo to jest nie wiem czemu. Jest jakieś inne, coś trochę. Ej, tu ktoś to stoczył ze stożka. Trochę bez sensu. Zamiast to całą jedną jakoś taką zrobić. A to widocznie było toczone chyba z jakiegoś kawałka. Nie wiem też do czego to chciał wykorzystać. Ogólnie trochę nie po mojemu, ale coś tam spróbuję z tego skombinować. No dobra, na razie plan taki, że tu mam tą średnicę aż dotąd zmierzoną. Spróbuję to nabić. Choć nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale dobra, powiedzmy, że będzie pomysł dobry. Z biciami to ja tam już na bicia nie patrzę, jakie będą, bo to i tak będzie miało bicia, bo to będzie konstrukcja raczej tylko tam do jakichś tam pierdół toczenia. Później się będzie myśleć, jeśli będą zbyt duże luzy. I tak, to tutaj bym obciął, to bym spróbował nabić. Tu zostanie jakaś szczelina, myślałem, żeby to może później, nie wiem, czy też dobry plan, może bym tutaj to spawnął, ale jak będę spawał, to może się to też odkształcić. Ogólnie to wiadomo, nie wiadomo, jakie to wszystko jest równe i tak dalej, takie materiały. No i to bym ten kawałek miał. Tak, i później na to dopiero jakieś tam łożyska kombinować. Ale kupiłem trzy rodzaje rurek, bo coś tam rozkminiałem na jakieś inne, coś tutaj z tego pokombinować i będę musiał zobaczyć. Dobra, zobaczę co z tego będzie, w razie czego zobaczymy co z tego wyjdzie. No i sytuacja wygląda tak, także tą rurkę tu na tym kawałku ona się, musiałem ją wbić na hama, bo nie chciała wyjść. No tu akurat trochę tą rurkę sklepałem, więc musiałem obciąć, też trochę nie po mojemu. No, ale okej, okay. Także nieźle. No i ta rurka, ona jest tu z gwintem. I tam jest ten właśnie gwint, bo to się tu skręcało. No teraz tutaj taki dałem łożysko, żeby to skontrować. No i ta rurka, ona wchodzi tu z luzem. No i możemy tutaj wtedy dokręcić. No i możemy tutaj wtedy zakontrować. Tylko to jest w tej chwili nieważne, to łożysko jest tylko jako dystans. Tu zamiast tego kółka bym musiał zrobić coś, żeby napędzało. I tutaj przynajmniej cztery takiego ustrojstwa dać, cztery łożyska, żeby to sobie tu napracowało. Można jakieś UPC takie kupić, do takich jakichś tam proste gówna na wałki. Ale coś takiego wykorzystam. Tu nie wiem, czy jakiś bić nie będzie. Jest niby wbite na hama, ale tamta ta kontra będzie tutaj trzymała, więc chyba nie będę nawet tego spawał. Także to, no, tylko że to jest takie długie. Kurczę, ten stół teraz mam w tej chwili znowu za mały, żeby to zastosować. Rupiciarnia w garażu, ona wszędzie klamotów. Wszystkiego po trochu, wszędzie. Tu mam ten stół, no ale
różne projekty, różnie już to przerabiałem, kombinowałem, jest to w tej chwili nieskończone. Ja nawet mam to nieprzykręcone, tutaj widzę. A, takie profile mam, ale one są niestety za krótkie. 1000 przerobienia już to razy. Ja rupiciarne, 150, tutaj rurki miałem, co kombinowałem, miałem rurkę w rurkę wbijać, ale nie ma sensu. Mógłbym rurkę uciąć 4 cm tej rurki, rurkę na rurkę nabić, żeby zastosować na przykład większe łożyska, ale ja wiem, czy jest sens. Chyba nie będzie sensu. Także zostawimy na rurce, tam chyba 30 jest, 33 cm. Więc powinno wystarczyć, ale tego stołu nie mogę dokończyć, bo w tej chwili nie mam takiej blachy, żeby to tutaj skręcić i cokolwiek wycentrować. To jest w ogóle przykręcone, a to też nie jest poskręcone, tylko złapane. Jak sytuacja wygląda, to nie ma na czym tego przeszlifować też. Musiałbym być to na jakiejś frezarce zrobione wszystko. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej się to poskręca jak jest. A bicia później się jakoś tam spróbuję zminimalizować. No dobra. Tyle na tyle. Także będę rozkminiał dalej.